Nie interesuje nas to, że Słońce jest w domu czwartym i rządzi domem siódmym. Nie na tym etapie. Nie interesuje nas to, że Księżyc jest w rybach i nie zaczynamy od interpretacji, ojej, ty masz Księżyc w rybach i to znaczy to, to i to. To nie daje fajnej interpretacji. Jak zaczynamy interpretować horoskop urodzeniowy, to spojrzyjmy od ogółu do szczegółu. Cześć, z tej strony Cyprian Graczyk, zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego filmu. W tym filmie będę mówić o tym, od czego zaczynamy interpretację horoskopu urodzeniowego. I zapraszam Cię też na kurs podstawowy astrologii samorozwoju, w którym oferuję testy, quizy, ćwiczenia, wykłady i książkę w formacie PDF. I na tym kursie masz takie solidne podstawy astrologii, czyli co z czym, jak wygląda ta gramatyka, czym są domy, czym jest planeta rządząca domem, jak się waża planeta będąca w danym domu. I to wszystko jest ważne, ale ten kurs jeszcze nie uczy Ciebie interpretacji horoskopu urodzeniowego. On Cię zapoznaje, ale mi się wydaje, w taki solidny sposób, z elementami horoskopu urodzeniowego. Teraz sam horoskop urodzeniowy, jego interpretacja wymaga takiej dobrej, właśnie głębokiej znajomości tych elementów. To jest fantastyczny proces. I takie dwie rzeczy, na które uczulam przy interpretacji horoskopu, to jest jak interpretujemy poszczególne położenia, to jakie są wyzwania związane z danym położeniem lub i jak to położenie może służyć, tak? Bo pamiętajmy, że interpretujący narzuca swoją percepcję trochę i wpływa swoją percepcją na osobę, która słucha tej interpretacji horoskopu. I dlatego bardzo dobrze jest spojrzeć sobie na ten horoskop i zobaczyć wyzwanie i zobaczyć pozytyw czy ewentualny benefit związany z jakimś położeniem. Ale to już mniejsza o to. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego mówię właśnie o tym, jak zacząć interpretować horoskop urodzeniowy? Dlatego, że gdzieś wróciłem do tego tematu. Wróciłem do tematu budowania kursu zaawansowanego i uwielbiam to robić. Uwielbiam, jak tworzę właśnie nowe treści i właśnie nowe kursy. I pewnie jak mówię o tym, że wróciłem do kursu zaawansowanego, to pierwsi moi kursanci na pewno mogą przewracać oczami, bo chyba jakieś 2,5 roku temu już im obiecywałem, że ten kurs niedługo będzie, czyli za, nie wiem, parę miesięcy. Na pewno życie mnie nauczyło tego, żeby nie zobowiązywać aż tak bardzo, jeśli chodzi o czas, jeśli nie umiem do końca zmierzyć, ile skończenie danego projektu mi zajmie. Teraz ten kurs tworzę, jak go skończę, to wtedy będzie on dostępny. I w tym kursie będziemy zaczynać od razu od interpretacji horoskopu urodzeniowego i dlatego warto znać te wszystkie elementy, które były w kursie podstawowym. Teraz, pierwszą rzeczą, którą robimy, to jest spoglądamy ogólnie na horoskop. Czyli nie interesuje nas to, że Słońce jest w domu czwartym i rządzi domem siódmym. Nie na tym etapie. Nie interesuje nas to, że księżyc jest w rybach i nie zaczynamy od interpretacji, ojej, ty masz księżyc w rybach i to znaczy to, to i to. To nie daje fajnej interpretacji. To może dawać jakieś praktyczne, drobne wskazówki, ale jak zaczynamy interpretować horoskop urodzeniowy, to spojrzyjmy od ogółu do szczegółu. To jest jak z gotowaniem obiadu na przykład, tak? Że mój kurs podstawowy to jest przygotowanie składników i pokazanie ci, jakie są składniki, tak? I co do czego służy. Czyli na przykład z tych składników zrobisz sos, te składniki musisz podać na ciepło, te składniki dodajesz jako zimne, ale jeszcze nie było samego procesu tego gotowania. Było przygotowanie przypraw, wszystko ok. Teraz to, co będzie w kursie zaawansowanym, nad którym właśnie teraz pracuję, to jest interpretacja horoskopu urodzeniowego. I warto zacząć najpierw od ogółu, najpierw spojrzeć na cały ten kosmogram i co w nim widzimy, jakie są żywioły dominujące. I znowu, nie patrz na to, że nie wiem, Lilith czy Pluton są w jakimś znaku zodiaku, bo Lilith jest planetoidą o trochę mniejszym znaczeniu, Pluton jest planetą pokoleniową, a więc wyraża się w naszej indywidualności przez planety indywidualne. Interesuje nas 7 planet personalnych, indywidualnych, czyli tych, które żyją w nas, tych energii, tych części nas, które w nas żyją. I interesuje nas też ascendent, czyli mamy 7 planet plus ascendent, jakie żywioły dominują.
Pokontempluj nad tym. I znajdź symbiozę, czyli to, co łączy te dominujące żywioły, jeśli to są dwa, jeśli to jest na przykład powietrze i ziemia. Jakie są cechy wspólne powietrza i ziemi? Owszem, te żywioły są różne, ale one mają wiele cech wspólnych. Tak? I no właśnie temu znowu już służył kurs podstawowy, żeby zauważyć te cechy wspólne między poszczególnymi żywiołami. Żywioł powietrzny jest lewopółkulowy i żywioł ziemski też jest lewopółkulowy. Oni są trochę zdystansowani do emocji. To ogień i woda są dużo bardziej emocjonalne na różne sposoby. Czyli nie mamy tutaj do czynienia z kimś, kto będzie trzaskać drzwiami i będzie super temperamentny i intensywny, tylko bardziej zdystansowany i chłodny, zdroworozsądkowy. Może być towarzyski, może być społeczny, ale raczej trochę bardziej zbalansowany. Tak? Więc patrzymy na dominujące żywioły, patrzymy na żywioł, którego ewentualnie brakuje, bo tej osobie będzie bardzo brakować tego żywiołu i będzie go chciała suplementować z zewnątrz. I to jest ta pierwsza rzecz. Ten ogląd, uwierzcie mi, i spisanie sobie tego, bo żeby się nauczyć astrologii, pracuj i pisz. Weź sobie jeden horoskop i zacznij to tworzyć, zacznij właśnie budować interpretację swoją własną. Nie, że tylko sobie siedzisz i słuchasz filmu, tylko naprawdę usiądź. To jest frajda, to ci sprawi dużo przyjemności, to ci otworzy nowe komórki mózgowe, spowoduje, że fajniej, to jest fajna praktyka. To jest praktyka dla mnie i duchowa, i intelektualna, i fajne ćwiczenie, i odprężające, i jednocześnie ciebie nauczy astrologii. I druga kwestia to są dominujące jakości. I znowu, te jakości coś reprezentują. Jeśli ktoś nie ma jakości kardynalnej, to możemy wiedzieć, że może mieć ciężko, żeby rozpoczynać różnego rodzaju nowe inicjatywy i projekty, albo żeby po prostu zamknąć pewne etapy w swoim życiu i przejść dalej. A jeśli ktoś ma bardzo dużo jakości stałej, no to wiemy, że tam będzie dużo uporu, oporu, kwestii związanych z poczuciem własnej wartości i tkwieniem w bezczynie. To jest osoba, której nie będziemy doradzać, żeby wprowadzała natychmiastowe, radykalne zmiany i szła za ciągłą spontanicznością, to znaczy można im tak zasugerować, zadać pytanie, no tak, ale czy ty się szybko dostosowujesz do zmian? Czy tobie służy takie ciągłe poszukiwanie nowych współpracowników do projektu? Chyba lepiej się czujesz, kiedy rzeczy są właśnie stabilne i kiedy siebie budują. Bo jeśli mamy już dużo jakości stałej, to kwestie się dzieją powoli, tak? Sukces się dzieje powoli. Kwestie po prostu zabierają swój własny czas, ale one się solidnie i mocno kumulują. Więc warto zwrócić uwagę, jakie są właśnie dominujące żywioły i jakie są dominujące jakości i jeszcze dominujące ćwiartki, bo te ćwiartki, czyli mamy ćwiartkę pierwszą, drugą, trzecią i czwartą, i one są związane z pozycją planet w domach. I znowu zwracamy uwagę na przede wszystkim planety personalne. Planety zewnętrzne, owszem, jeśli wszystkie one są w jednej ćwiartce, no to można na to zwrócić uwagę. Jeśli wszystkie one są w jednej ćwiartce, jednocześnie są tam też planety personalne, to gdzieś tam one intensyfikują siłę tej ćwiartki. I te ćwiartki też są ważne, bo one pokazują główne motywacje w życiu i na jakich płaszczyznach życia przede wszystkim zaczynamy tą energię, którą zinterpretowaliśmy w oparciu o żywioły jakości, wyrażać. Więc to są takie podstawy, to od tego zaczynamy interpretację horoskopu i to nad tym musisz usiąść. Ja o tym mówię, dlatego że miałem właśnie wczoraj sesję taką, gdzie uczyłem astrologii na prywatnych zajęciach, na takiej sesji jeden na jeden. No i tak właśnie zacząłem od tego, żeby chłopak spojrzał na ten kosmogram i patrząc na ten kosmogram, co widzi, co zwraca jego uwagę? I to są dla mnie takie ważne pytania, bo one pokazują, w jaki sposób dana osoba myśli, bo patrząc na kosmogram i na horoskop. Jeśli my myślimy i patrzymy na ten horoskop i po prostu widzimy, no, że ma, nie wiem, Wenus w kwadraturze do czegoś, to za daleko wybiegamy. I to jest problem bardzo wielu ludzi uczących się astrologii. Za daleko wybiegacie. Zacznijcie od ogółu, zacznijcie od szkicu. Bo ten szkic mówi nam bardzo dużo. Dominujące żywioły, dominujące jakości. Tam jest ustalenie tego temperamentu. Teraz, jak to będzie fajniej działać, i ta cała finezja astrologii, to są bardziej szczegółowe kwestie, do których przejdziemy dalej. Ale najpierw musimy mieć taki obraz danej osoby. To tyle. Tym chciałem się podzielić, jeśli chodzi o właśnie sposób interpretacji horoskopu urodzeniowego. Zapraszam Cię do zakupu kursu podstawowego astrologii lub do prywatnych
zajęć z astrologii. Jeśli na przykład przeszedłeś kurs podstawowy, który teraz jest online, ale chcesz parę rzeczy sobie wyjaśnić, możesz mieć spokojnie jedne zajęcia, jedną lekcję ze mną prywatnie, gdzie ja postaram się tobie różnego rodzaju twoje wątpliwości czy wyzwania wyjaśnić. Wszystkiego dobrego. Aby zakupić moją książkę, wejdź na stronę www.akademia-astrologii.pl.